Witam, elo, cześć, siemanko, ja jestem Just Mr. Matthew, witam was na moim kanale, witam was już w trzecim odcinku z gry Batman Arkham Asylum. No i teraz tak, klikamy sobie start. Tak w ogóle to możecie zobaczyć, jak wygląda start, 2% gry, czyli zapowiada się długa gierka, kontynuuj. I teraz nie pamiętam, na czym skończyłem. Co się dzieje? A, bo ja... Dobra. Teraz tak. Nie wiem, czy ja mam zejść teraz na dół, już nie pamiętam. Dobra. Czyli prawdopodobnie na dół mam zejść. I teraz tak. Teraz tędy. I w górę. Dobra. Hop, siup. Szybuj. Ups. Coś mi nie pykło. Kurry. Dej jego mać. No kuźwa. Ja pierdzielę. Która to godzina? 49. O! Poszło. Strasznie ciemno ta gra. No i co teraz? No nie bardzo wiem. Drzwi zamknięte? A, bo tędy może mam iść. Dobra. Już zagadka rozwiązana. Strzeżone przejście. Będzie tu wróg jakiś? Rozwalają mnie te chodzące szczęki. Ale wielkie zębatki. Kuźwa. X-em może zobaczę sobie, co się dzieje. Pora to wykorzystywać. Whisky tylko jest napisane, że tutaj jest. Dobra, chyba wrócę. I zrobię tutaj, moi mili, cięcie, jak się gdzieś dostanę, to do was wrócę. Dobra, moi mili, wracam ponownie. Znalazłem wyjście, które było prawie że przy mnie. Niczego nie wykryto. Ale pajęczyny. W tym więzieniu to chyba nikt nie sprząta. No dobra, kto tak naprawdę miałby sprzątać w pierdlu?
No dobra, no i co teraz? Wspinaj się. No i? No i co? Kontrol. A, jeszcze w dół. Albo i nie. A, dobra. Grzyms. Apsi. Oj, apsi. Do góry. Cholera. Przecież ja tu byłem. Kurde. To może tędy. Kurde, mać. Batman, no weź kurde, łaś. Przepraszam, że jestem taki nerwowy, ale zgubiłem dzisiaj peta. I trochę mnie to denerwuje. Próbka alkoholu Frank Balls. Ja już nie wiem, czy to ten Gordon, czy kto, kurde. O! Ślepy, kurde. Zawsze zostanie ślepy. Czy ja przypadkiem nie wracam? Nie no, chyba nie. Użyj narzędzia do analizy środowiskowej, aby odszyfrować tajemnicę. Dobra, bo drażni mnie to, więc przeczytam sobie życiorys postaci naczelnika Sharpa. Od 3 lat Quincy Sharp... A, mówiłem, że Sharp to nazwisko. Zarządza zakładem Arkham. Jest zdeterminowany, by wyleczyć obłąkanych przestępców, którzy są plagą Gotham. Aktualnie prowadzi kampanię przedwyborczą, kandydując na urząd burmistrza. Wprowadził w Arkham nowe zasady bezpieczeństwa i zgodził się na stosowanie eksperymentalnych metod leczenia. Znane fakty. Naczelnik, oczy niebieskie, debiut Arkham Asylum, lato 2009. 2009 to w porównaniu do Jokera dość późno. Zaangażowany w pracę, napuszony tchórz. Dobra. Harley.
Doktor Harleen Quinzel była psychiatrą. Miała leczyć Jokera, lecz szybko padła ofiarą obsesyjnego zainteresowania swoim pacjentem. Była przekonana, że jest w nim zakochana. Pomogła mu uciec i przyjęła przestępcy pseudonim Harley Quinn. To niebezpieczna i agresywna morderczyni, której zależy tylko na dwóch rzeczach: sianiu zniszczenia i aprobacie Jokera. Z tego powodu w pewnym sensie jest to kolejna z jego ofiar, lecz w odróżnieniu od innych jest śmiertelnie niebezpieczna. Debiut, 99 rok. Niezwykła siła i wytrzymałość, wyszkolona akrobatka, całkowita pokarda dla ludzkiego życia, podobnie jak Joker jest psychopatyczną morderczynią, której nie da się jednoznacznie zdiagnozować. No dobra, wystarczy na razie. Tutaj może zrobię cięcie i pojawi się, jak rozwiążę zagadkę, gdzie mam iść. One eternity later. No dobra, i teraz jak ja tam wejść? Aha, dobra. To chyba trup? Porozmawiaj z Henry Smithem. Domyślam się, że to robota Jokera. A kogoś by? Spokojnie, powstrzymał go. No prędko pewnie do tego nie dojdzie. Schodkami na górę. Podnieś taśmę z wywiadu. Szkolenie dla pracowników 3 marca. A, teraz się dowiadujemy, że była psychopatyczną psychiatrą. Dobra. Czyli dowiedzieliśmy się to, co już wiedziałem. Kurde. Ja podejrzewam, że coś muszę zrobić z tym. O, z tym o. Produkt Wayne odporny na próby włamania. No i? Dobra, wróciłem. Korytarze transferowe. Biegające szczęki mnie rozwalają. Naprawdę. Dobra, biegu. A, ja wróciłem, ja już tu byłem, kurde. Przynajmniej teraz bieganie jest łatwiejsze. Cele więzienne. Ups, kurde, prądem dostał. O.
Dobra. Tam coś jeszcze jest. Dobra, ale na razie to ja może cofnę się. I teraz chyba powinienem tędy pójść. Dobrze idę? Dobrze idę. Co to za muzyka? Porozmawiaj ze strażnikiem. Dobra. No i co w związku z tym, że ma kontakty wszędzie? Frank Bowles okładał Gordona. Prawo. O. O, 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 o. Ale już się chyba przyzwyczaiłem, bo to dość mi sprawnie idzie to sterowanie. Korytarz transportowy. Tu chyba jeszcze nie byłem, bo to chyba nowe miejsce, tak mi się wydaje. Aczkolwiek mogę się mylić. Chyba się nie mylę jednak. Mam wrażenie, że stąd przyszedłem, ale z tego co widzę po mapie, to raczej jest niemożliwe. Nie, panie by, teraz my tu rządzimy. Panie Batmanie. Komora odkażająca. Ha!
Jebudup. Znów został prądem. O, prysznic. Tu się chyba cwyluje. Day two. Dobra, moi mili, ja tu szukałem 20 minut, jak mam dalej iść. Z przykrością muszę stwierdzić, że muszę posiłkować się YouTube'em. Także zachęcam was do zostawienia lajka. Przepraszam z góry, że ten odcinek był dzisiaj taki nijaki, ale dość słabo się czuję. Zachęcam do wbijania na fanpage, gdzie będziecie na bieżąco powiadamiani o nowych filmach. Miłego dnia, miłego wieczoru, w zależności od pory, kiedy to oglądacie. Do zobaczenia, cześć. Come away from the world, sing it all, come undone. This is how